Witam serdecznie. Pokażę, jak zbudować prosty model wieży zegarowej, w którym znajduje się Muzeum Dzwonów i Fajek, oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zanim przystąpimy do budowy, musimy zgromadzić następujące narzędzia oraz materiały. Nożyczki, wypisany długopis, linijka, kawałek tekturki, farby typu akwarele oraz pędzelek. Budowę modelu zaczynamy od wycięcia części numer 1 oraz naklejenia jej na kawałek tekturki. Po wyschnięciu wycinamy dokładnie po obrysie części, odkładamy na bok oraz zabieramy się za wycięcie części numer 2. Część numer 2 wycinamy równo i starannie wzdłuż linii dookoła, także z trapezami podpisanymi, że należy na nie nałożyć klej. Po wycięciu części bierzemy linijkę oraz wypisany długopis. Będziemy nagniatać, trasować linie, które to będą liniami gięcia elementu. Tak więc przykładamy do krawędzi zaginania linijkę. Przejeżdżamy wzdłuż niej wypisanym długopisem, dzięki czemu tektura jest nagnieciona i będzie nam się ładnie formować. Odwracamy część na drugą stronę oraz w miejscu gięć wyginamy część. Po uformowaniu wszystkich pięciu ścianek oraz nagięciu o 90 stopni trapezów do miejsca nakładania kleju, bierzemy klej i najlepiej z pomocą patyczka albo wykałaczki w oznaczonych miejscach go nakładamy oraz precyzyjnie, powoli i dokładnie składamy w pudełko. Kolejną częścią do wycięcia jest element numer 3. Element numer 3 wycinamy wzdłuż linii. Trasujemy za pomocą linijki oraz wypisanego długopisu. Zaginamy. Ale w przeciwieństwie do poprzedniej części sklejamy ją tylko wzdłuż jednej krawędzi. Natomiast górę stworzymy już w inny sposób. Musimy wyciąć część numer 4, pozaginać wszystkie cztery boki wcześniej wytrasowane, które będą wewnętrzną częścią barierek. Następnie od góry część numer 3 pokrywamy klejem i część numer 4 wsuwamy od góry. Także robi nam się w środku platforma widokowa. Po wyschnięciu część numer 3 ze sklejoną częścią 4 naklejamy na część numer 2. Teraz pozostaje nam przygotowanie latarni, czyli również mówiąc inaczej zejściówki na taras i do środka. Wtedy w takim razie wycinamy część numer 5. Trasujemy wszystkie krawędzie i sklejamy ją, po czym naklejamy ją na oznaczone miejsce na tarasie widokowym, czyli na część numer 4. Część od góry nakrywamy daszkiem, część numer 6 i w ten sposób mamy ukończoną górną część wieży. Elementem, który nam pozostaje do wykonania, jest część numer 7, czyli balustrada. Część wycinamy, trasujemy i wyginamy. Łączymy w jednym oznaczonym miejscu i naklejamy od góry na część numer 2. Model mamy już poskładany, posklejany w jedną całość. Pozostaje nam na koniec retusz, czyli zamalowywanie białych krawędzi części. Bierzemy
pędzelek wody i wodną farbkę. Dobieramy kolor tak, żeby przypominał nam krawędzi, które chcemy zretuszować, czyli w wypadku naszej wieży. Będą to górne części i balustrady, i barierki na tarasie widokowym. W ten sposób udało nam się posklejać i ukończyć model naszej wieży. Dla porównania mamy na zdjęciu wieżę i uproszczoną oraz jej wersję skomplikowaną, również dostępną. Tak więc modelarze, którzy mają już pewne doświadczenia, mogą zmierzyć się z modelem bardziej zaawansowanym. A ja tym samym zapraszam na pozostałe nasze warsztaty na wynos. Dziękuję.